z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Jana, pierwszy rozdział, wersety 1-18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, który na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w tych słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Dzisiejszy fragment jest dość długi, dość taki poetycki, obrazowy, malowniczy. Natomiast myślę sobie, że zawiera kilka bardzo ważnych treści, które warto zauważyć. Po pierwsze, Bóg wypowiada swoje słowo i posyła to słowo do nas. I tym słowem jest Jezus. Jezus jest sposobem, w jaki Bóg wypowiedział się do nas. Wypowiedział się, by objawić nam swoje serce, objawić nam swoją miłość, by zniszczyć mur, który oddzielał nas od Boga. Właśnie po to przyszedł Jezus, byśmy byli przed Nim, byśmy byli w Nim i by nasza relacja z Bogiem została odnowiona, odbudowana, odświeżona. To, co przez lata było gdzieś mocno schowane, gdzieś mocno ukryte, gdzieś mocno zakopane przed nami, to wszystko zajaśniało w Chrystusie. Pojawiło się z nową mocą i z nową siłą. Bóg wykrzyczał nam w Jezusie, że nas kocha i że pragnie nas zbawić, i że pragnie naszego dobra i że wszystko, co najlepsze, pochodzi właśnie od Niego. W tym dniu świątecznym, w tym dniu Narodzenia Pańskiego, niech Słowo Boże w nas zamieszka.